Siemaneczko, wszystko ze Spike'em, witam was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku z Spyro 3. I mam takiego banana na ryju, dlatego że mam bekę. A to dlatego, że nagrywam ten odcinek już pod rząd. Tak się w to wciągnąłem i nie wiem, jak się ta seria przyjęła, mam nadzieję, że dobrze. Pewnie to oglądacie w czwartek o 15:00. I za 2 godziny jest Rich Tour w Warszawie swoją drogą. No tym pewnie jakiś filmik może wcześniej wrzucać coś, nie wiem, zobaczymy. Dwa odcinki były wczoraj, czyli w środę. Pierwszy o 15, drugi o 17. Zapraszam więc do zapoznania się z nimi, jeśli nie oglądaliście. A ja muszę po prostu nagrać te trzeci odcinek i robię sobie przerwę po prostu, bo naprawdę, ja wolę nagrać, mając świadomość, jak się przyjęła seria w ogóle. No ale dobra. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ten oto świat, czyli Sunny Villa. Jest to świat z tymi, jak to się nazywają one? Z lwami. A to zaraz zobaczycie, o co chodzi. Lwami albo miśkami. Ja zawsze to nazywam miśkami. O, mamy. O, mają, dobra. Czyli historia jest prosta. Jak one się? Rino. Nosorożce, właśnie. One się nosorożce nazywają. Nosorożce złapały ich tego. Burmistrza. I po prostu musimy uratować. Proste. Więc lecimy. Tak naprawdę miałem pierwszy świat jakiś ze Spyro, grając jako Spyro. Wcześniej, przypominam, graliśmy z Shiloh, czyli tym kangurem. I zrobiłem Shilę najpierw, ponieważ jest ona potrzebna w tym poziomie między innymi. Ale to zobaczycie za moment. Dobra. Ten rozwalony. Dobra, a właśnie, one śmieszne dźwięki zawsze wydają. Takie teraz on tak skacze śmiesznie. A i ogólnie, nie wiem czemu słychać w mikrofonie te dźwięki kryształków nadal. Nie wiem, jak to odsunąłem trochę mikrofon. I nie wiem, jak to inaczej naprawić. Mam nadzieję, że to podczas montażu jakoś nie będzie. Okaże się, że to nic nie psuje. A jeśli tak, to po prostu postaram się już w czwartym odcinku to jakoś w miarę naprawić. Dobra, tu mamy proste. I tutaj Zoe nam tłumaczy działanie tego dużego. Czyli, że rogami go nie skrzywdzimy, ale mamy ogień. Ogień zawsze na propsie. Dobra. Tu ciśniemy. Tu zdążyliśmy go walnąć, zanim nam coś zrobił. Oglądacie, to powinien być nowy update, więc pewnie zobaczycie niedługo typ Tycoon jakiś, bo update jest wprowadzony. Jeszcze mnie tam nie ma, spokojnie. Może kiedyś będę, dobra. Vanessa. Pomijamy. Ciśniemy dalej. O Jezu, pamiętam, bo jak ja sobie grałem zaraz po zainstalowaniu emulatora, to ja nie grałem na padzie, tylko na klawiaturze. I ja tutaj tak knułem, żeby tam wskoczyć, bo na klawiaturze się tak niewygodnie w Spyro gra. Ja nie wiem. A ustawiałem dobrze sobie klawisze, żeby nie było. Tylko chodzi o to, że to tak... No na padzie to jednak... Łatwiej. Jak się grało za dzieciaka. O, i dobra. I lecimy tutaj. Ponieważ tutaj mamy... Shilę właśnie. Jakbyśmy nie odblokowali Shilę... Jakbyśmy jej nie odblokowali, to... Chyba, że to jest on. W końcu już nigdy nie wiedziałem, czy to jest on, czy ona. To by tutaj było to zamknięte i gadało, że... please come back later, czy coś w tym stylu. Dobra, pijemy. Hey Spyro, there are Rhinox everywhere. O, dobra, tak. Wiemy, Shila, że tam są wszędzie te. A dobra, i tu historia jest taka, że on stracił swoją miłość. Bo... Ojej. Dobra, może tak... O Jezu. Ojej, dobra, to było złe, to było bardzo złe. Na szczęście tu jest żaba. Tutaj z Shilą trzeba się naprawdę nieźle rozglądać, bo ten poziom nie jest mały. Dobra. Ciśniemy sobie tutaj dalej.
Czy tutaj coś mamy więcej? Nie, tu nic nie mamy więcej. Dobra, Sparks, zbieraj mi ten diamencik. Ładnie. Byłem pierwszy, ha! O, i tam trzeba będzie później wskakiwać, dobra. Tutaj nic nie ma już. Wszystko zebrane, wszystko, dobra. Tu trzeba skakać. O Jezu, ale to będzie złe, żeby tam skoczyć. No jak ja mam cię tam... Ty draniu jeden. Huncwocie, hultaju. Niech to dunder świśnie. Nie, serio, jak ja mam to tam... Dobra, zdążyłem. Teraz pytanie, jak ja... A, dobra, prosto na dół. Ej, to luzik. Nie ma tak. Ej, to też taki w miarę krótki poziom. Nie, bo te poziomy jednak są krótkie. Myślę, znaczy przynajmniej teraz. Oj, nie zauważyłem go tutaj. Wcześniej. Dzięki temu, że mamy silę odblokowaną, to... Zaraz. A nie, nie mogę się tak odwrócić. Tu jest diamencik, nie ma. Dzięki temu, że silę mamy odblokowaną, to... Zrobimy poziom na 100%. Dokładnie. O, dobrze. Tu jest żaba, więc ją rozwalimy. I tu kolejny diamencik. I teraz... Trzeba skakać. I tu już wyżej. No tutaj trochę wysoko się trzeba wspinać. Tu jest jakiś diamencik, coś? Nie. Dobra, i skaczemy wyżej. O! I mamy ją! Marco sent you here. Nie wiem, co to miało być, ale Lucy mamy, dobra, za to. Cześć Lucy, witamy w rodzince. O Jezu, teraz tutaj trzeba zbierać te diamenty tak dookoła, ostrożnie. Okej, dobra, teraz pytanie, jak ja mam stąd zejść, przepraszam bardzo. Ojej! Dobra, można i tak. Oj, oj, to się źle skończy? Nie, na szczęście nie. O, tutaj jeszcze mamy, no proszę. Bym tego nie zobaczył. A, no tak, dobra, to wszystko tłumaczy. Takie szczęście w nieszczęście, bo normalnie bym tego nie zobaczył. Okej. Lecimy na Szczecin. I teraz stąd trzeba wyjść. O, akurat żabę rozwaliłem, kiedy nam dała życie. Chyba co 15 takich stworzeń, z których motylki wypadają, to jest życie. Mogę z tobą pogadać? Nie, nie mogę. Dobra, elo. Wychodzimy sobie stąd. No to teraz lecimy dalej, bo jeszcze nas zostaje tutaj skatepark. Ona tutaj nam tłumaczy, że to znaczy, że zapisuje nam progres. Rychło w czas, co nie? Dobra. Tutaj nie da się tego pominąć, tu mamy cutscenkę jak sobie indziej. Ciach. Dobra. Teraz sobie idziemy tutaj. Ja cię chciałem zabić. Dziękuję. Przez ten skatepark ten odcinek będzie trochę dłuższy. Ale o jaki skatepark chodzi, to zaraz się dowiecie. Oczywiście dla tych, którzy jakimś cudem nie grali w Spyro. Oj! Uff, zdążyłem w ostatniej chwili. Jezu, jak to było... No ładne, tak. To było ładne.
Łapka w górę za to się należy. Okej, tutaj on dziękuje nam za uratowanie i tak dalej. A, no tak. Tym się pomija. A. Przykro mi, to był najbrzydszy kurczak, jakiego widziałem. Czy coś w tym stylu. Okej, idziemy teraz właśnie tutaj. Tu będzie ten skatepark, o którym mówiłem. Tu mamy życie jeszcze. Tyle stąd, tyle. Dobra. Jeszcze tutaj trochę diamencików jest. Spoko. I tutaj teraz musimy wszystkie te... Lizardy właśnie złapać. Pamiętam, jak byłem mały, to zawsze, jak w to grałem, miałem 8 lat chyba. To taki to problem było. Żeby je tutaj zdobyć. Najlepszy skatepark jest chyba w drugim świecie. W drugim sensie tym ogólnym. Dobra, to sobie na razie spadniemy. Bo tam naprawdę, tam jest taki jeden Jasper. Pamiętam, dalej pamiętam to jego imię. Jednej z postaci. Znaczy Jasper? Znaczy tam jest Hunter nadal, ale bo w skateparku zawsze jest Hunter. Ale... Jezu, jak to się nazywa? No, jeden z tych to jest gościu, który chyba jest teraz przed skateparkiem jakoś właśnie. Dobra, cześć, elo. Bo to jest coś takiego tutaj ogólnie z tymi jaszczurami. Jak jesteśmy na desce, to one się nie chowają. Jak z niej spadniemy, to one się chowają zaraz. Dobra, elo. Dobra, good. A nie, to tak tego nie rozwalimy, dobra. Trzeba tu inaczej skoczyć. A to luzik. Dobra. Jezu, 3 odcinki pod rząd i już sobie gardło zdzieram. A jestem chory to już w ogóle. Właśnie, więc tu sorry za mój głos w razie czego, bo trochę mi się choruje ostatnio. Ale no... Ale jakoś się żyje, no. Oj, tam się jeden. Chodź tu. O, co za wredota. Dobra, inaczej to zrobimy. Dobra, bum. Oj, dobra, i tak spadliśmy. No nic. A, teraz muszę się tam nawrócić. Dobra, to zrobimy tak. Bo to jest takie zbierackie na razie, tak powiem. Tutaj nasz czas żaden nie goni, ale później będzie. Ale Jezu, ta muzyczka taka fajna. Spyro ma naprawdę piękny soundtrack. Okej! O Jezu, uciekł nam. A tam nie zabraliśmy 2 diamencików, a... Ich nam brakuje właśnie. No i patrz, o, i się schował tutaj. Tutaj mogłem go... No nic, dobra. Ciśniemy dalej. Tego jednego chcę udupić, no. Chodź. Ja proszę o tak wiele. Dobra, zrobimy... Dobra, nie, na razie... Nie, no muszę tego. Jak sobie sam grałem, to było łatwe. Jest, dobra. Zostało nam jeszcze tamtych 2. To luzik. W ogóle tutaj triki fajne można robić, co za sobą pokażę. Dobra, ten sobie padł. Oj, dobra. Gdzieś mi jeszcze diamencików brakuje. Dobra, rozwaliliśmy. Nie, nie mam pojęcia, gdzie mi brakuje tych diamentów. Czy na tej trasie, czy gdzieś indziej. Dobra, Emily. Pewnie. Czyli teraz gramy na czas. To akurat luzik. Nie wiem, gdzie te 2 diamenciki mi zniknęły.
Jak się okaże, że na Shili, to już nie jest fajnie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, chodźcie tutaj, maluchy. Dobra, easy. Dobra. Nie, teraz coś to jest luzik, naprawdę. Jak się było małym, to naprawdę problemy ta gra takie sprawiała. Okej, 9 na 15, a mamy jeszcze 2 minuty. To co ja się w ogóle martwię? O nic. Mhm. Jeszcze 4. Czyli tamte dwa... Tak, tamte dwa na górze. I... no tak, tutaj te dwa. I tamte na tym, co tak trzeba trochę długo skoczyć jakby. Ej, ale gdzie jest diamencik? Serio, bo tak... O Jezu. Dobra, nie wiem co zrobiłem tutaj, ale... O, dobra, udało się. Dobra, dzięki za jajko. Szkoda, że go trzymałeś. To jajko, znaczy się, a nie. Dobra, tutaj jest to teraz ogólnie bajer, że można pobić jakiś rekord w tych punktach, ale to nie jest aż tak istotne. Ja chcę ten diamencik przeklęty znaleźć, bo nie wiem, gdzie on jest. Pewnie nie tutaj. Nigdzie pewnie na tej trasie. Rekord trasy to w ogóle... Tak po prostu. Ale goddamit, no. Oj, dobra. Nie wiem, czy mi się chce pobijać tego. No dobra, już pobiję. Żeby nie było. Ło, ale punkciorów robimy. Punkciory, miszory czy coś. Nie, nie ma na tej trasie w ogóle. Dobra, tutaj już nie będę robić tych rolów żadnych. Oj. Czy zdążę pobić rekord, czy nie zdążę pobić rekordu? Oto pytanie. Nie, nie mogę już takich rolów robić. Jezu, co ja robię? Jaki głupi jestem. O dobra, tutaj teraz możemy sobie zrobić trochę. Aha, dobra. To był backflip tylko. Nie, powinniśmy zdążyć. No. Oj, 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 oj. Ej, udało się. Dobra. No nie wiem, dobra, zobaczę tam, może tam są gdzieś te... Nie, tam nie ma. To ja nie wiem. Dobra, udało się. Idziemy sobie stąd. Rekord pobiłem, ale dobra, gdzie ten... Nie no, przejdę się po tym poziomie, no. Odcinek trochę będzie dłuższy, no ale ja chcę zdobyć ten ostatni diamencik, no. Zależy mi, cholera jasna. Zaraz! Aha, dobra, chyba już wiem. Zobaczę w ogóle, bo mamy atlas. Pewnie więcej niż dwa mi brakuje. A, no i wszystko jasne. A ja wiem, gdzie to może być. Tam. Tak, widzę te kryształy. Okej, wszystko jasne. A ja jak głupi szukałem tego, no dobra. Ale macie dłuższy odcinek. Możecie dać lajka za to. Dobra. Okej, teraz muszę tam jakoś... przelecieć. Okej, mamy to. Bo właśnie kapnąłem się, że też jajek nie mamy, więc no... Miles. Dobra.
Jajka mamy wszystkie, monety mamy, znaczy monety, te mamy wszystkie. No to lecimy do wyjścia, mamy 100% poziomu. Dobra. Ej, to ładnie. O, i teraz będzie cutscenka, o której mówiłem. Pokażę wam. Drugie ostrzeżenie. Tutaj audio się ostro buguje już. O, to jest straszna jakaś czarownica. Ona tam, ona po prostu tu ostrzega, że o, coś tam jajka, bla bla bla, nasze, bla bla bla, a on mówi, nie, nie, wcale nie, wy debile. I to boom. I Hunter właśnie dostał w pysk. I teraz on się wkurzy, a ona będzie uciekać, bo to królik. Haha, zobacz, Hunter. Tak, tutaj było tak, dokładnie. Że haha, zobacz, Hunter, jak upogodziłem. On coś tam, żeby uważał chyba, nie wiem. Coś w tym stylu. Dobra, no chyba tyle. The adventure continues. Jezu, ale mi gardło się zdziera. Muszę sobie zrobić przerwę, serio. Dobra, więc to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to ci łapka w górę, komentarz, subskrypcja, jeśli tego jeszcze nie robicie. I linki podane w opisie. W następnym odcinku. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się, pa pa.